Dzisiaj urodziny obchodzi boski Diego. To ze względu na podobieństwo gry chłopaki z Ligi Plus Ekstra mnie zaprosili, pomyślałem sobie. Nie. Wilczek był lepszy niż Neszpor. Tak. O obozie z trenerem Garcią napisałbym książkę. Takiego obozu nie przeżyłem i już pewnie nie przeżyję. Prawdziwy El Campamento Historico. Tak. Idę o zakład, że skończymy ligę na podium. Tak. Dobra. Powtórzenie wyniku z ubiegłego sezonu byłoby niemniej jak zdobycie Everestu. Tak. Na pierwszej odprawie u trenera Latala nie zrozumiałem ani słowa z tego, co powiedział. Nie. Do dziś mam wrażenie, że niektórzy koledzy, słuchając go, tylko kiwają głowami. Tak. Potem się dobrze mówisz po czesku, to prawda? Znaczy, coś tam. No. Rozumiesz, więcej niż inni. Wizerunek miłego, sympatycznego chłopaka nie pomaga mi na boisku, ale nie będę udawał na siłę kogoś, kim nie jestem. Tak. Gdy pierwszy raz usłyszałem od trenera Brosza, że mam zagrać na prawej obronie, powiedziałem hello. Tak. Mam 23 lata, dopiero 23 lata. Jeszcze o mnie usłyszycie w kontekście 5 najsilniejszych lig Europy. Tak. No widzisz, to a propos tego milionera z Nowego Sącza. Ja zrobię karierę, ale jeszcze dalej zajdzie mój brat Michał. Tak. A jeszcze lepsze były i są moje siostry, Paulina w Szczypiorniaka i Monika w Kosza. Nie. Kiedyś jeszcze z Michałem zagramy w Sandecji razem, w Ekstraklasie. Tak. A drużynę poprowadzi człowiek mający kontakt, Piotr Sierczewski. Nie. Albo Dawid Janczyk. To też mam odpowiedzieć? Aha. Nie. Mój najlepszy sezon bramkowy, Andrzej, bo widzę, się zagubiłeś, to taki z 5 golami na koncie. Stać mnie na to, by podwoić ten dorobek na przestrzeni jednego sezonu. Tak. Będę większą legendą Piasta niż Murawski, Glik i Wilczek razem wzięci. Nie. Nic mnie tak w życiu nie uradowało, jak bramka, którą strzeliłem Piastowi jeszcze w 2011 roku. Tak. Bo to był twój pierwszy gol strzelony w pierwszej lidze wtedy dla Sandecji, Nowy Sącz. Czasami to ja sam mam kłopot, by ogarnąć, kto akurat gra na której pozycji w mojej drużynie. Tak często potrafi się to zmieniać w trakcie gry. Tak. Każdy z piłkarzy Piasta spokojnie z marszu przebiegłby maraton. Z trenerem Latalem zawsze jesteśmy biegowo przygotowani do zajęć, także mucha nie siada. Tak. Latem miałem poważne oferty z poważnych klubów polskiej ligi. Nie. W swojej karierze mogłem podjąć kilka lepszych wyborów. Wiem to po czasie. Nie. Gdy gram na konsoli w FIFA, zawsze wybieram Piasta. Nie. Szeliga w tej grze z twarzy jest podobny zupełnie do nikogo. Tak. A na pewno nie do mnie. Za to technicznie wirtualny Szeliga nie dorasta mi do pięcia. Tak. Jestem w trójce najszybszych piłkarzy ligi. Tak. Już wiem, kto zabił Aśkę Walewską w Belfrze. No niestety nie wiem. Gdy wymieniam sportowych idoli, zawsze stawiam na obu. Ronaldo, Brazylijczyka i Cristiano, Portugalczyka. Tak. Sam nie wiem, dlaczego stale zapominam o panu Sławku. Tak. No, właśnie. Piast zakończy rundę zasadniczą na pierwszym miejscu. Nie. Okej. Okay. Zagram kiedyś w reprezentacji Polski. Tak. Po zakończeniu kariery będę wpływowym agentem piłkarskim. Tak. I będę mieszkał w Chicago. Tak. To jest miasto, które ponoć się bardzo, tak, ale to tak, bardzo zachwyciło. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz dostałem pochwałę od trenera. Nie. Jestem pracusiem. Po treningu wychodzę z klubu jako ostatni. Tak. To wszystko pytania z sali. I na koniec, ja umiem po górolsku godać. Trochę. Tak? Troseczkę. No i nie wykorzystałeś pomidora. Jak jest pomidor po góralsku w gwarze? Pomidor? Pomidor. Tak.